Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj krótki story time, opowieść o tym, jak się filmowało 170 skuterów Vespa w akcji. Bardzo fajny temat. Jak dowiedziałem się o tym wydarzeniu, skontaktowałem się od razu z organizatorami i mówię, zrobię wam kilka fajnych ujęć. Myślę, że to jest super sprawa, głównie na potrzeby portfolio budowania, ale też na potrzeby budowania relacji. Niejednokrotnie mi się zdarzało tak, że słuchajcie, jechałem gdzieś, zrobiłem fajne ujęcia, oznaczyłem tych ludzi, a później wykonywałem dla nich zlecenia. I tutaj było bardzo podobnie. Ja nie sądziłem, że ta impreza będzie tak duża. Wydawało mi się, że to jest grono takie wąskie wielbicieli, a przybyło 170 skuterów. Oprócz tego, że mam bardzo fajne nagrania do portfolio, o tym powiem troszeczkę na końcu też więcej, poznałem też bardzo fajnych ludzi, też widokowe okolice, także mega miejscówki pod budowanie portfolio. To jest to. I dodatkowo też starałem się przetestować sprzęt, bo mam w tym sezonie 8 takich głównych zleceń, na których pracuję. Między innymi teraz będzie w sobotę jedno z nich. I też chciałem sobie posprawdzać pewne rzeczy, jak mi się sprawują na przykład ustawienia kamery w tym obiektywie ekwiwalent 70 mm, jak wyglądają różne kamery naked. Jak wyglądają ustawienia w tym maluszku, jeżeli chodzi o latanie precyzyjne. I to wszystko właśnie też przetestowałem w akcji. Także myślę, że warto było i warto wykonywać takie zlecenia. Jakie maszyny zabrałem i dlaczego? Tych dronów mam trochę w tej chwili ze sobą. Oczywiście troszkę też posprzedawałem, bo nie byłem w stanie ogarnąć wszystkich modeli naraz, ale zdecydowałem się zabrać dwa modele. Przede wszystkim ze względu na zoom 70 mm. Wiadomo, że ten zoom jest taki sam jak ta średnia kamera w Mavicu 3, a jednak ten dron jest mniejszy i jest sprytniejszy, więc zdecydowałem się skorzystać z Era 3, właśnie głównie ze względu na kamerę ekwiwalent 70 mm. I tutaj miałem takie ujęcie jak establishing shots przy głównej kamerze 24 mm plus dodatkowo zbliżenia na te skutery. Myślę, że to wyszło fajnie. Nie nastawiałem się na jakieś super ujęcia, ale uważam, że te, które zrobiłem, przynajmniej kilka, są ok, prawda? Wiadomo też, że nie wybieraliśmy światła, bo oni startowali około godziny 13 do tej głównej parady, więc wiadomo, że też nie wszystko było idealnie, bo to nie była złota godzina, ale mimo wszystko udało się zrobić całkiem dobre te ujęcia. Druga maszyna, którą wziąłem, to jest QAV 2,5, bardzo fajny, mały flagowiec do latania blisko, pomiędzy skuterami, przy samych kierowcach, przy samych tych miłośnikach włoskich skuterów i to był strzał w dziesiątkę. Fajna sprawa, pierwszego wieczoru latałem też na koncercie, mieli taką bardzo fajną imprezę, potańcówkę też, to im zrobiłem dosłownie kilka kadrów, no i ujęcia samych skuterów, zarówno podczas lotu, jak i przygotowania, no i też pozowane, bardzo fajne ujęcia pozowane, czyli prosiłem ludzi, żeby zrobili rundkę, nie wszyscy byli chętni, ale też starałem się wybierać ładne skutery, na przykład biały kolor czy żółty, żeby fajnie wyglądały te intensywne kolory, jaskrawe kolory w kamerze i dodatkowo też wystylizowanych ludzi. Jestem też zadowolony z tego tak zwanego chasingu, czyli podążania za skuterem. Bardzo fajnie się leciało, słuchajcie, nie tylko za nim czy z boku, ale też przeszedłem już, jak się rozkręciliśmy przy trzeciej próbie, czy przy drugiej próbie właściwie, tak? Przy drugiej próbie się rozkręciliśmy, to loty bokiem też były i tyłem, i przejście do lotu tyłem były dosyć fajne. Podobało mi się to, bo gość widać, że ten, który mi pozował wtedy, miał fantazję i dużo można byłoby z nim zrobić, gdyby było oczywiście więcej czasu. Więc byłem świadomy, że fajne kadry wyciągniemy, i całkiem spoko to wyszło. I przy tym świetle, jak jest wysoko słońce, nawet nie trzeba kamery naked. Nie ma kontrastowych ujęć, spokojnie kamera O3 daje radę. Ja jestem zadowolony z tych ujęć. Można trochę nasycenie koloru zmienić, można nagrywać też w DCine-like. Jest ok, naprawdę ok, nie trzeba nic więcej. Rozebrane GoPro
też się przydaje jak najbardziej i też stosowałem tutaj, głównie stosowałem do tych ujęć wieczornych, ale też starałem się porównać sobie, jak wyszły te ujęcia z jednej i z drugiej kamery i tak jak mówię, przy wysokim słońcu, przy wysokiej pozycji słońca wychodzi ok. Starałem się też ryzykować, oczywiście bardziej ryzykowałem sprzętem i rozbiciem tego sprzętu niż zdrowiem czy bezpieczeństwem ludzi. Wiedzieli, że tam będę, ja chodziłem pomiędzy nimi, pokazywałem im, pytałem się, kto mi zapozuje i tak dalej, więc to była fajna sprawa i atmosfera też była naprawdę mega. Więc jestem naprawdę zadowolony pod kątem tych ujęć. Dało się zrobić na pewno dużo lepsze, ale nie mieliśmy też dużo czasu, bo w piątek przyjechaliśmy już za późno na te ujęcia, już było trochę ciemno. Wycisnąłem troszkę z tego, co się dało w piątek, no ale wiadomo, światło nie z gumy i spodziewałem się, że będzie troszeczkę lepiej zamek oświetlony, ale był słabiusieńko oświetlony. Jeżeli chodzi o niedzielę, było dużo lepiej, bo to wiadomo, już taka pora jak środek dnia, godzina 13, można było zrobić naprawdę wiele. Nie? I teraz dlaczego warto robić takie ujęcia? Słuchajcie, i podsumowanie. Ja jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, że nie wszystkie kadry są wybitne, bo nie zrobi się 100% wybitnych kadrów, ale jeżeli wybierzemy sobie około minuty ujęć, mniej więcej 40 sekund, minutę, to one są już naprawdę bardzo dobre i już można umieścić je w swoim portfolio, pokazać w przeglądzie całego roku. Jeżeli chcemy, czy staramy się o inne, większe zlecenia, można spokojnie się nimi posłużyć. To jest to i wiadomo, że jeżeli nie robi się takich rzeczy, słuchajcie, to jest ważne i wyciągnij też sam wnioski. Jeżeli nie robię takich wydarzeń, tak, jeżeli nie ogrywam ich, nie filmuję, nie rozmawiam z ludźmi, no to nic nie będzie. Nie będzie żadnego efektu. Natomiast ja wyznaję taką zasadę, że jeżeli spróbujemy czegoś, to nie wiadomo, co będzie. I tutaj w tym przypadku poznałem 4 bardzo fajne osoby. Mam super 4 kontakty, które mogą zaowocować genialnymi współpracami. Każda z tych 4 osób powiedziała, że jest jak najbardziej otwarta. Oczywiście ja też jakoś specjalnie nie cisnąłem na te przyszłe współprace. I też co jest fajne, że tego typu realizacje też ugruntowują twoją pozycję, tak? Bo po pierwsze nie wiesz, co z tego wyjdzie. Mogą wyjść naprawdę petarda fajne rzeczy na przyszłość i też zostają ci super ujęcia. Ale druga rzecz, która jest nawet cenniejsza, że poznajesz ludzi, słuchasz, co oni mają do powiedzenia, jesteś w gronie pasjonatów i też motywuje cię to na przyszłość i samemu też cię czerpiesz doświadczenie. Już wiesz, jak ustawić siebie, jak ustawić kamerę, gdzie być, szczególnie przy imprezach, które są niepowtarzalne, tak? Bo tutaj, pomimo że impreza była niepowtarzalna, to nawet potrafiliśmy takie sytuacje wygenerować, gdzie na moją prośbę te rundki robili, nie? I też trzeba być otwartym dla ludzi i odważnym, słuchajcie, w takim sensie, żeby kontaktować się z nimi i jasno wyrażać swoją wizję, że chciałbym nagrać, jak jedziesz tutaj rundkę dookoła tego i tego, spoko, zapozuj mi tak, można trochę szybciej i tak dalej, spróbujmy jeszcze raz trochę szybciej i bardziej agresywnie, a nie ma co odpuszczać, nie? To jest też taka dosyć ważna lekcja, trzeba przycisnąć troszkę, jeżeli chcesz mieć dobre ujęcia i trzeba latać na granicy ryzyka. Oczywiście wszystko rozsądnie, tak? Bo tam mieliśmy zielony teren, ryzyko było takie ewentualnie, że się zniszczy jedna GoPro i się zniszczyła faktycznie, ale trzeba iść mocniej i trzeba przycisnąć w takich okolicznościach. Fajne też było to, i to było bardzo humorystyczne, na koniec wam powiem, że jeden z uczestników, jeden z chłopaków, którzy tam byli, też latał dronem, to był jakiś Mavic, nawet nie wiem, bo nie miałem kiedy spojrzeć, czym on tam latał, ale latał dosyć blisko i cały czas gapił się w ekranik. Specjalnie podleciałem parę razy do niego, tym maluchem, żeby pokazać wam, jak wygląda wlos, tak, bo nasza Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, nie wiem, czy ma pojęcie, czy nie, jak ludzie latają we wlosie, głównie latają w nosie, tak, ale w nosie w ekranie, umieszczonym w ekranie. I tak to wygląda, więc myślę, że jeżeli ktoś lata FPV, to naprawdę ma dużo większy przegląd i świadomość przestrzenną, tak? Przegląd przestrzeni i świadomość jej. W takim sensie, że jest naprawdę musi być ogarnięty, żeby zrobić coś ciekawego, a przede wszystkim musi wcześniej bardzo dużo poćwiczyć, nie? I to jest to. Następne fajne wydarzenie już w sobotę. Spotykam się w bardzo wąskim gronie 3 osób z wami.
Myślę, że to będzie super rzecz i fajna realizacja. Ogrywamy świetny koncert kapeli, która jest znana na całym świecie. Głównie, co ciekawe, z muzyki do gry, tak? Ale mimo wszystko myślę, że to będzie niesamowita impreza i już się cieszę na nią. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymam kciuki i wierzę też w Was, Wasze realizacje, tak? Jeżeli w Twojej okolicy coś się dzieje, to spróbuj, przyciśnij, pogadaj z ludźmi, odpowiednio wcześnie też, nie dzień albo wcześniej, albo w dniu wydarzenia, tylko odpowiednio wcześniej, znajdź kontakt, kto jest odpowiedzialny, zapytaj, pokaż, co robiłeś wcześniej i może wyjść z tego naprawdę fajna sprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Przypominam o tym, że mam darmowy warsztat online dla początkujących, pierwsze 5 kroków, fajna sprawa, bo masz motywację i wiesz, jak się rozwijać dzięki niemu. No i też ostatnia produkcja, którą robiliśmy, to są techniki lotu dronem podczas filmowania. Zachęcam Was bardzo do tego warsztatu, bo on jest prosty, szybki, ale może Ci naprawdę dużo dać każdemu pilotowi Mavica. I też nie jest drogi, tak? Bo starałem się, żeby każdy mógł skorzystać. Nawet Apache, którzy usilnie oglądają tutaj wszystkie odcinki do 2 w nocy, jak ostatnio słyszałem od koleżanki, że jej mąż tak robi. Pozdrawiam Cię, Kasia. A nie zdecydują się nigdy na nic więcej, nie? Trzeba zrobić ten krok odważnie i pójść do przodu. Pozdrawiam, widzimy się wkrótce, do zobaczenia. Cześć!